drilla i... Tak, jak masz szmatę przy sobie, to przyjeżdżaj z nim tu, dobra, no to pa. Dobrze, panowie policjanci, bo tu się sytuacja napali na tę sytuację, to przyjedzie zaraz gościu z jednym zakładnikiem. Tego zakładnika wam damy. No jeden z drillem i z zakładnikiem tu przyjedzie. I co? No i tyle, no. No to... Co? Drugi napad bez drilla robisz? No nie, po prostu wy nas za wcześnie zaczęliście gonić, jeszcze przygotowania trwały i brakuje nam jednego zakładnika i drilla. Jak robisz młyn, to tak jest. Na pewno nie dojedzie tu gościu z drillem. No to możesz spróbować. A? Nie dawajcie! I mógłby trochę... I tyle, ale... Jak będzie chciał się nauczyć odgrywać, to się nauczy w tym. To się nauczy z czasem. No to fajnie. Najwiście. I się ma! Witam. I słuchaj, i sprawa jest. Co jest, Roberto? O, siema, bo... I dwie rzeczy mam. Pierwsza to taka, że tu postrzelili mi kolegów i są w szpitalu. Są na szpitalu, no. I robimy odbicie. Odbijamy tych na szpitalu, wchodzimy. Turbo, Rambo, elo, elo. No, ja nie mam przy sobie, musiałbym jechać po sprzęt. A ilu masz ludzi? No, chwilowo nikogo chyba nie ma. Nie ma nikogo. I no, słuchaj. Mega dużo ich. No, więc tak. I jak dobrze pomnożyłem, i to wychodzi, że ty musisz 8 zabić i ja też. Aha, no ale... Ja tego nie robię, no dobrze o tym wiesz. No, poczekamy tutaj. Strażacy? Bo tutaj strażacy ogólnie mają budynek. Ten tutaj. Ja nie wiem, czym się strażacy dokładnie zajmują. Pojeb! Cie. Fajnie, że strzelałeś, żeby zabić. Godzina 20.00. Godzina zgonu 20.00. Idę po papiery wszystko wypisać. Mam rozpracę dobra. Z pacjentem? Nie przeżył. Dobrze. Można to zgłosić, ja idę po papiery. Muszę wypisać wszystko. Znalazłeś się go dowód? Jop. A Roberto, don't put madre. Don't put madre. Właśnie wypisują akt zgonu. Będzie nie wiem, czy zdążyli go dosłownie przejść parę kroków, bo im zemdlą. I zatrzymanie krążenia dostał po prostu. Nie. Go reanimowaliśmy go przez jakiś czas, ale no bez skutku. Otorka ładzicie, czy Halo? Od razu plądami? Słucham? Plądami go ładzicie? Wiesz, ja już nawet nie liczyłem ile razy. To i to, na początku RKO, później chyba raz dwusetka, trzysetka i cztery razy po 360. No, my tam go dużo daliśmy mu małą dawkę tego adrenaliny, jaką może dostać. Daliśmy mu trzy pełne półki. Dorzucaliśmy... Kto umarł w ogóle? Kto umarł? No. Pan Roberto Don Puta Madre. Nie znam. No i dawaliśmy mu leki, wszystko, atropinę, wszystko, rzucaliśmy, nic. Dobra. Raz miałem sekcję. Nigdy nie miałem. Hej, siostra. Ja raz miałem. Pomyśl, pracuję tu siostra. Od Globalnego Października, nigdy nie miałem sekcji zwłok. Ja miałem raz, ale to było osoba... Jadę na malinę grać. Utopiła się. Gutek, jedziesz na malinę grać, bo? Ja... Teraz sekcja będzie. Jadę dalej, nie będę tutaj zostało. Dobra, idź się ubierać. Dobra. Szybko nie powinno mi tu być, ja też spierdalam. Jadę stąd. Rick, trzymaj się, jak się odezwij się pod tym. Sprawdziłeś, czy ma tą? Co? Karteczkę z... Czy miał tą naładowanie narządów, czy nie? Raczej teraz to już trochę za późno, bo już leży tutaj trochę. No nierotlenienie już dawno. No musiałem coś już wyciągałeś z niego. Nie mogliśmy, no bez zgody, no co ty? Nie, słuchaj, jeśli nie miałby zgody, nie mógłbym oddać. Znaczy ten, jak mają ci motocykliści. No dobra, słuchaj. Według tego, co wiem, na wyspie tylko jedna osoba ma zgodne oddawanie organów.
e-mail. No to się zabawimy. Jak się nazywa postać? Jezus. I po trzecim CK zmartwychwstałem. Mamy się trzymać prawej strony, jak będziemy wjeżdżać. No logiczne, Trzymajmy kciuki. Oby się udało. Wow! Dobra, pierwszy tir już się udał. Esa! Patrzę, czy nie wyjedzie. Już nie zaszedł. Nic wow. Nie jechało, nie? Pa, nie już ma. Prawie uciekliśmy, panowie! Co? Wow! I tak nic nie działa, ale on bez nie kurde, ale będzie... zawsze bezpieczny, zawsze bezpieczny. Ale... Dobra, czekajcie, policja, my tu na bok musimy, bo musi żygać, okej? Okay? Chwila. On na lokomocywną, chwila. Weźmy, że podjechała tu jednostka. Czekaj, idź tylko na chwilę się wyżygaj, o! Pójdziemy dalej. Dobra, wyżygaj się. On ma zamiar tylko się wyżygaj się, spokojnie policja, tylko się wyżygaj i płyniemy dalej, okej? Okay? Bo to wiecie. Lepiej się już czujesz. Macie jakieś tabletki policja może, czy nie? O Jezu, żyga, o fuj. O Jezus. O Jezus. To co ty McDonald's? Kurde, o ja tam gdzieś, dobra. W okolicach. No. Policja. Dobra, no pa. Ty, pa, co robią? Płyń. Tyłem, utopią pa. Się. Utopią się, nowa! Przyjdź! Nie, płyń, olej po prostu, olej. Obok nich przepłyń, obok nich. Obok nich szefie. To dobre typy. Ty, panowie! My sobie tak myślimy, a może sobie pogadamy po prostu, dogadamy się. Nie wiem, że nas puścicie, my wam damy jakieś 20% z napadu, co wy na to? Znaczy Joker sobie chyba żartujesz. Bo ta łódka wasza jest za szybka, ja myślałem, że ją stracę, ale jakoś jej nie mogę stracić i... Już nie mamy żadnych planów, pomysłów, panowie. Wiemy, że przegraliśmy. Joker, ale... ty i brak pomysłów. Ale możemy się dogadać, jakieś 50-50, co wy na to? 50-50. Ty i brak pomysłów. Jak się Joker. Poddasz, to pomyślimy. A jak się poddam, to jaki wyrok będę miał? Puścicie mnie, tak? Tylko mi pieniążki miliard. Zabierzecie. Miliard będziesz miał. Miliard. Pieniążki mi zabierzecie, ale mnie puścicie, tak? A co do moich kolegów, jakie oni będą mieli zarzuty? Pomyślimy o niższym wyroku, jak dobrze pójdzie. Niższym wyroku. To co, panowie? Dyszkę wam dobra, wszystkim dobra, to odpłyńcie, my sobie przemyślimy, my się podogadamy, nie podsłuchajcie nas. To poczekajcie tutaj. No. Dobra, my za chwilę przypłyniemy. Dokładnie, no. Oni. Jest tam. Dobra, jest tam. Przygotujcie się, panowie! Okej. Okay. Wow. Dalej! No, szybki wyskok, bo policjanci za nami! Łapy do góry! Stań! Trzy-cztery minuty do was podjadę, może być? Bo nie mam teraz żadnych papierów przy sobie, wiecie? Ja nie, jeszcze w życiu nie byłem poszukiwany, więc panowie, no... Na komendzie raczej nie będzie żadnych odcisków palców, ani nic, ani w kartce nic nie znajdziecie, więc... Wiesz, że nie wiem, albo przyjmuję tak mandacik, nie, że wam dam pieniążki, tak do ręki, do gotówkę, albo mi wystawicie, żebym to później zapłacił, no bo nie mam żadnych dokumentów przy sobie. Ja mam tylko jedną drogę, jeżeli pan nie ma dokumentów, to idziemy na komendę i weźmiemy komendę. Odciski palców. No, tylko jak mówię, jeszcze w życiu nie byłem poszukiwany, wie pan, jestem Davis Blue, nie wiem, Davis Blue, nie kojarzy pan mnie pewnie, nie? Nie. No. Dobrze, to pan pojedzie z nami, jak pan nie ma w takim razie dokumentów. No panowie, to poczekajcie, 3 minuty, ja tu kawałek dalej stąd mieszkam, możecie poczekać przed moim mieszkaniem, nawet ja wyciągnę dokumenty i wtedy ten. Nie ma takiej możliwości. No dobrze panowie, no to nie wiem, czy... Chodźcie do nich! Chodźcie do nich! Pomocy! Do nich! Pomóżcie!
Kazali ci wysiadać z fury? Goni, goni mnie policja. Kazali ci z fury wysiadać, czy co? Nie, ale chcieli mnie na szpital zabrać, na komendę zawinąć. Niech o tym Rusem zatrzymaj się, zatrzymał. Trzech ich jest, pomóżcie, no. Zatrzymaj się, pomóż mu. Wysiadaj. Co ty robisz? Nie celuj do mnie! Radio na SO też? Nie. To ja zgłaszam. Zatrzymaj się i powiem, żeby odpuścili. Nie strzelaj, proszę. Dobra, ja ich zabiję! Mam tu dwóch zakładników! Nie zabijaj, błagam! Dobra, odjedź to! Nie strzelaj! No i będziesz poszukiwany! Z rolą taryfikatorem zabijasz to off-road, kurta!